Jest to już piąte spotkanie z cyklu Świątynia, przybytek na pustyni. Dotychczas w pierwszym spotkaniu mówiłem na temat symboliki, znaczenia świątyni. Dlaczego Pan Bóg przemawia w obrazach i w symbolach? Dlaczego posługuje się w ogóle symboliką? Na drugim spotkaniu starałem się przedstawić symbolikę materiałów użytych do budowy przybytku. I we wszystkim tych materiałach, obojętnie czy to było złoto, czy jakaś roślinka użyta do olejka, do namaszczania, to zawsze widać było tam Chrystusa. W trzecim spotkaniu starałem się, abyśmy weszli do przedsionka, na dziedziniec świątynny, aby zobaczyć tam ten proces odkupienia, który na ołtarzu był składany, no i oczyszczenia, czyli ta wanna z wodą. W czwartym spotkaniu starałem się już wejść do przybytku, ale okazało się, że mówiliśmy tylko na temat budowli, z jakich materiałów było zbudowane, jak skonstruowana była świątynia. I tu zauważyliśmy, że cała świątynia przedstawia nam wielkość Boga, majestat Boga, a równocześnie pokazuje nam Chrystusa jako naszego Zbawiciela. I w tej konstrukcji świątyni zauważyliśmy również, że znajdują się tam ludzie, lud wybrany w postaci tych desek pokrytych złotem, które budują ten duchowy dom Boży. Dzisiaj chciałbym, abyśmy weszli już wreszcie do przybytku, do części tej świętej. Dlatego prowadzam teraz już nasze tak. Ale znowu mam tylko częściowo. Dobrze. Mam tylko częściowy obraz. Dobrze. A więc wyposażenie. Co znajdowało się w tej części świętej? Jakie znaczenia mają te poszczególne symbole, którymi Pan Bóg chciał zilustrować plan zbawienia, plan odkupienia? O wyposażeniu świątyni mówią w zasadzie trzy rozdziały. Oczywiście w innych rozdziałach można spotkać informacje na ten temat, ale główne trzy rozdziały to rozdział 25, 30 i 37. Ale aby wejść do świątyni, to chciałbym przytoczyć ponownie tekst, który już wielokrotnie tutaj cytowałem. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. I wreszcie po tej długiej drodze okrężnej poprzez materiały budowlane, symbolikę, weszliśmy albo wchodzimy do świątyni. Ale aby wejść, trzeba było przejść przez wejście, kotarę. Tak jak wchodząc do domu musimy przekroczyć drzwi, tak również i tam świątynia była oddzielona od dziedzińca kotarą, która zakrywała wnętrze przybytku. Przybytek miał tylko jedno wejście, podobnie jak przedsionek. To też wskazuje na to, że tylko jedna droga zbawienia istnieje. Na pięciu filarach zawieszona była zasłona. Ale gdy przekroczymy tą zasłonę, nasze spojrzenie pada na sanktuarium, do którego tylko kapłani
mieli prawo wejścia. Tam stawali przed obliczem samego Boga. Pierwsze 2/3 nazywane jest świętym, miejscem świętym, a tylna 1/3 nazywana jest miejscem najświętszym. Również i te pomieszczenia oddzielone były zasłoną, która umocowana była w tym wypadku na 4 słupach. Zasłona wejściowa jest obrazem Jezusa Chrystusa. Cytuję za Hebrajczyków, rozdział 10. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. W Ewangelii Jana, rozdziale 14, Jezus zacytował słowa, to znaczy Jan zacytował słowa Chrystusa: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Na dziedzińcu widziało się tylko część planu zbawienia, ale w samej świątyni można zobaczyć było już pełny obraz. Tak jak to apostoł Paweł napisał w drugim liście do Koryntian, rozdziale 3. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana. Dom Boży nazywany jest w Nowym Testamencie Kościołem Boga Żywego. Ci, którzy należą teraz do Kościoła Bożego, byli dawniej, jak apostoł Paweł napisał w liście do Efezjan w rozdziale 2, obcymi i wrogo usposobionymi. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. I jak dodaje list do Hebrajczyków, rozdział 3, i są współuczestnikami powołania niebieskiego. Teraz mają prawo, przywilej i możliwość swobodnego dostępu do świątyni. Przeszliśmy więc przez zasłonę i naszym oczom ukazuje się złoty świecznik. To nie za pomocą naturalnego światła świątynia powinna być zgodnie z wolą Bożą oświetlana. Miejsce święte oświetlone zostało złotym świecznikiem. Świecznik wskazywał na Jezusa Chrystusa, który nazwał siebie światłością świata. To samo światło, jak podaje nam objawienie świętego Jana, będzie oświetlało tą niebiańską, nową Jerozolimę. Świecznik wykonany był z czystego złota, symbol chwały Bożej, Bożego majestatu, Bożej wspaniałości. Światło, które daje Chrystus, ma tylko... Wtedy, gdy głosi Chrystusa i tylko Chrystusa. To jest to, co powiedział Pan Jezus: wy jesteście światłością świata. I gdy będziemy głosić tylko Chrystusa i tylko Chrystusa, to światło nie zostanie przyćmione osobistymi opiniami czy ludzkimi wyobrażeniami. W przeciwieństwie do innych świętych przedmiotów, do budowy świecznika nie użyto drewna
akacjowego. Ale również nie podano miary jego wielkości, tylko waga. Ważył talent czystego złota. Różnie podawane są wielkości odnośnie tej wagi, od 35 do 50 kg ważył jeden talent. I został, zgodnie z opisem biblijnym, wykonany z jednej bryły. Celem świecznika było oświecenie tej części, którą nazywamy miejscem świętym. Dlatego kapłani musieli dbać o to, aby w jego lampach zawsze było wystarczająco dużo oliwy. I musieli je uzupełniać dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Oliwa jest symbolem Ducha Świętego. Przez pełnię Ducha Świętego Pan Jezus był światłem w mrokach tego świata. I tylko przez pełnię Ducha Świętego wierzący mogą promieniować tym boskim światłem. To światło oświeciło ich, a teraz oni mogą oświecać innych. Ale nie wystarczy jednorazowe napełnienie Duchem Świętym, ale jest konieczne utrzymanie pełni Ducha poprzez codzienną modlitwę i studiowanie Biblii. Jedyną ozdobą świecznika były kwiaty migdałowca. Te kwiaty przypominają nam laskę Aarona, która zazieleniła się, wydała kwiat i dojrzałe migdały. Kwiaty migdałowca są symbolem zmartwychwstania Chrystusa i wskazują, że Bóg wypełni swoje obietnice w Chrystusie. To zmartwychwstały Chrystus dał Ducha Świętego tym, którzy do Niego należą. Do obsługi świecznika wykonano ze szczerego złota na nożyce i szczypce, o czym wspomina Druga Mojżeszowa, rozdział 25. Mówiąc o świeczniku, który jest symbolem Chrystusa, i oliwie, która wskazuje na Ducha Świętego, nie należy zapomnieć również o knocie i nici. Zwęglone części knota musiały być oczyszczone po wielu godzinach palenia, aby światło mogło palić się bez przeszkód i dawać pełnię światła. Wydaje mi się, że knot i nici przedstawiają ludzi wierzących, którzy dzięki łączności z Chrystusem i pod wpływem Ducha Świętego świecą w tym miejscu, w którym Bóg ich postawił. Tylko wtedy, gdy lud Boży znajduje się w społeczności z Bogiem, Bóg może ich użyć również jako światło świecące w tym świecie. Światło świecznika można traktować z pięciu różnych punktów widzenia. Po pierwsze, lampy powinny świecić na wprost, czyli być widoczne. Najważniejszym i pierwszym świadectwem Ducha Świętego jest sam Jezus Chrystus. Pierwszym obiektem, który zwraca uwagę po wejściu do świątyni, był świecący świecznik. Po drugie, świecznik oświetlał stół z chlebami pokładnymi. Duch Święty oświeca Słowo Boże i pokazuje, jaką pozycję zajmują wierzący. Po trzecie, światło świecznika związane jest z oczyszczeniem i poświęceniem lewitów do służby. Duch Święty jest mocą wszelkiej prawdziwej służby i tylko Bóg może tą służbą kierować. Po czwarte, w
III Księdze Mojżeszowej w rozdziale 24. W opisie buntu ludu izraelskiego przeciwko Bogu, czyli w opisie odstępstwa, wspomniany jest świecznik. W obliczu zła, które szerzyło się wśród ludu Bożego, jedynym ratunkiem jest działanie Ducha Świętego. I po piąte, z opisu II Księgi Mojżeszowej, rozdziale 27 i rozdziału 30 wynika, że świecznik płonął również w nocy. W nocy nieobecności Chrystusa Duch Święty oświetlał świątynię, współpracując w dziele pojednania. Kolejnym urządzeniem, wyposażeniem tej części świątyni, miejsca świętego, był stół na chleby pokładne. Naprzeciwko złotego świecznika, który stał po lewej stronie, znajdował się stół na chleby pokładne. Stał więc po prawej stronie, licząc od wejścia. W każdy sabat na stole kładziono 12 bochenków chleba w dwóch rzędach po 6. Po raz pierwszy w Piśmie Świętym pojawia się słowo stół. Podstawową ideą stołu jest jedzenie i zaopatrzenie. Stół z chlebami pokładnymi przedstawia Chrystusa jako tego, który zaopatruje swój lud. Ale chleby w świątyni były pokarmem dla kapłanów. Stół na chleby pokładne o niewielkich wymiarach, 2 łokcie długości, 1 łokieć szerokości i 1,5 łokcia wysokości. Czyli inaczej mówiąc, około 1,20 metra długości, 50 albo 60 centymetrów szerokości i około 70-80 centymetrów wysokości. Był wykonany z drzewa akacjowego i pokryty szczerym złotem. Jest niewątpliwie obrazem Chrystusa, przynoszącego przed Boga swój lud. Bochenki na stole w liczbie 12 mają również swoje symboliczne znaczenie. Chleby zrobiono z najczystszej mąki, jako ofiara z pokarmów, i położono na nich kadzidło. To zwraca naszą uwagę przede wszystkim na Chrystusa, który jest pokarmem. Ten pokarm jest niezbędny dla dziecka Bożego. Niezbędny dla tego, kto chce wzrastać, a nie pozostawać zgodnie z tym, co Pismo Święte mówi, niemowlęciem w wierze. Bez jedzenia dziecko albo roślina więdną, ale jedzenie musi być również zdrowe, jeśli dziecko lub roślina ma pozostać przy życiu. Słowo chleb, który stąpił z nieba, stał się dla nas ciałem, które zostało złamane, wskazuje na krzyż. Co tydzień, kiedy nowy chleb był kładziony na stół, kapłani jedli stary w miejscu świętym, a chleb ten mogli jeść tylko kapłani pełniący w tym dniu służbę w świątyni. Tak więc przez to spożywanie chleba mieli społeczność stołu z Bogiem. W Nowym Testamencie ta społeczność z Bogiem została pogłębiona i nie ogranicza się tylko do miejsca czy grupy ludzi, o czym apostoł Paweł napisał w pierwszym liście do Koryntian, rozdziale 10. Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością Syna Bożego,
ciała Chrystusowego? Chleb jest pokarmem, które daje siłę i utrzymuje przy życiu. Ja jestem chlebem żywota, powiedział Pan Jezus. Kto spożywa moje ciało i pije krew moją, ten ma żywot wieczny. Ewangelia Jana, rozdział 6. Stół z chlebami pokładnymi symbolizuje więc Jezusa Chrystusa. Dzięki Niemu mamy społeczność stołu z Bogiem. Mamy społeczność z Nim, uczestnicząc w Wieczerzy Pańskiej. Kiedy spożywamy połamany chleb, obrazujący Jego ciało, również w Słowie Bożym, czyli samym chlebie, spotykamy Chrystusa jako chleb życia. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Ewangelia Jana, rozdział 1, wiersz 14. Na stół kładziono 12 bochenków chleba. Przedstawiały one 12 pokoleń Izraela. Ale tylko kapłani mogli jeść chleb i to w świętym miejscu. Ale jedząc ten chleb, robili to w imieniu całego Izraela. Chleb, jak wspomniałem, miał być zrobiony z najczystszej mąki. Pokazuje tę samą prawdę, co bisior, czyli nieskazitelne życie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Delikatna mąka nie zawiera niezmielonych ziaren. Mąkę należało zagnieść i upiec. Dopiero wtedy nadawała się do spożycia. To symbolizuje, że Chrystus nie mógł stać się pokarmem dla swojego ludu inaczej, jak tylko przez cierpienie i śmierć. Jego odkupieńcza śmierć na krzyżu umożliwia wszystkim wierzącym żyć w Nim jako tym, który daje pokarm, pokarm z nieba. W każdym bochenku znajdowało się 2/3 efy ciasta. 10 część w obrazowym języku Pisma Świętego jest obrazem pełnej odpowiedzialności. 12 bochenków chleba leżało stale na stole. I to Biblia mówi, stały albo leżały przed Panem. Każdy bochenek symbolizował jedno pokolenie Izraela. Na chleb kładziono czyste kadzidło, które nazwana jest w III Księdze Mojżeszowej ofiarą przypominania. Tak jak na stole leżały stale bochenki tych chlebów, tak zwanych chlebów pokładnych, tak Bóg myślał ustawicznie o każdym pokoleniu Izraela. Chleby uczą nas o tym, że Bóg cały czas myśli o swoim ludzie. Nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Hebrajczyków, rozdział 13. I trzecim, tym ostatnim elementem wyposażenia był ołtarz kadzidlany. Wymiary złotego ołtarza były mniejsze niż ołtarza całopalenia. Łokieć szerokości, łokieć długości, czyli kwadrat, i 2 łokcie wysokości. Ołtarz wykonany został z drewna akacjowego, pokrytego szczerym złotem i ustawiony został przed zasłoną, ale był ściśle związany z Arką Przymierza i z przebłagalnią. Inaczej mówiąc, ten ołtarz powinien stać za zasłoną, ale ze względów praktycznych, ponieważ składano na nim codzienne ofiary, a kapłan nie mógł wejść codziennie za zasłonę, postawiono go bezpośrednio przed zasłoną.
Na tym złotym ołtarzu kapłan ofiarował kadzidło, podczas gdy ludzie modlili się na zewnątrz. Jest to piękny obraz Pana Jezusa, ofiarującego Bogu modlitwy swojego ludu. Najbliżej miejsca Najświętszego stał właśnie ten ołtarz. Jest wiele rzeczy, które możemy zrobić jako ludzie wierzący, ale nic nie zbliży nas bardziej do Boga niż modlitwa. Słodki zapach, który unosił się z płonącego kadzidła, oznaczał przyjęcie przez Boga. Receptura kadzidła, podana w Piśmie Świętym, miała być użyta tylko do celów sakralnych. Nie wolno było według tej receptury robić kadzidła do użytku domowego. Podobnie jest z naszymi modlitwami. Jeżeli mają dotrzeć do tronu Boga, muszą zawierać pewne elementy. Niektóre z nich to powaga i gorliwość, poświęcenie i dziękczynienie, które prowadzi do uwielbienia. Ogień na ołtarzu kadzenia pochodził z miedzianego ołtarza stojącego na dziedzińcu. Jest symbolem tego, że do Boga możemy zbliżyć się tylko na podstawie pojednania dokonanego na Golgocie. Tylko dzięki ofierze Chrystusa nasza modlitwa ma znaczenie przed Bogiem. Dlatego też modlimy się w Jego imieniu. Kadzidło umieszczone na złotym ołtarzu w czasie składania porannych i wieczornych ofiar. Tutaj mamy też ponowne nawiązanie do modlitwy. Właśnie w tym czasie, kiedy baranek zabijany był na dziedzińcu, kapłan wchodził z tym ogniem wziętym z ołtarza i spalał kadzidło na tym ołtarzu. Inaczej mówiąc, te obie ofiary były razem połączone. Król Dawid napisał w Psalmie 141, wierszu 2: Niech wznosi się ku Tobie modlitwa moja jak kadzidło, a podniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna. Inaczej mówiąc, król Dawid rozumiał to połączenie tych dwóch składanych ofiar, tych dwóch ołtarzy. Ofiara wieczorna, można dodać również poranna, i kadzidło jako symbol modlitwy. Dobrze jest mieć wyznaczony czas na modlitwę i nabożeństwo. Niekoniecznie tylko w sobotę w świątyni, w kościele, ale również w domu. Ale jeszcze lepiej jest, gdy nasze serca są zawsze złączone i połączone z Bogiem. Raz w roku, wielki dzień pojednania, złoty ołtarz kadzidlany był rytualnie oczyszczany. Pomazywano wtedy rogi ołtarza krwią, ale pomazywano go tą krwią składaną w ofierze za grzech. Ten rytuał poucza nas o tym, aby nasz ołtarz modlitwy był oczyszczony krwią Chrystusa, aby przez ofiarę Zbawiciela nasze modlitwy dotarły do tronu łaski. Dzisiaj dziecku Bożemu wolno zbliżyć się do złotego ołtarza, aby ofiarować Bogu kadzidło, doskonałość Chrystusa. Czy nie powinien każdy z nas rano i wieczorem zanosić modły uwielbienia kapłan kadzidło za niewypowiedziany dar Jego Syna Jezusa Chrystusa?
Kadzidło było przeznaczone wyłącznie dla Boga. Miało być złożone w ofierze tylko w świątyni i tylko razem z ogniem wziętym z ołtarza miedzianego. Jak ważne jest, abyśmy otwierając Słowo Boże lub zbliżając się do Boga w modlitwie, byli napełnieni świadomością Jego obecności. Z drugiej strony nasze modlitwy skierowane są wyłącznie do Boga. Nigdzie w Piśmie Świętym nie widzimy modlitw skierowanych do kogokolwiek innego. Tylko Bóg może być obiektem naszego uwielbienia. W objawieniu świętego Jana w rozdziale 4 i 5 czytamy piękne słowa hymnu, który śpiewany był w niebie, ale do tego chóru śpiewającego ten hymn możemy również dzisiaj dołączyć się u progu świątecznego dnia. Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. Temu, który siedzi na tronie, i barankowi, błogosławieństwo, i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. Amen. Podsumujmy na koniec to, czego nauczyliśmy się z tej części przybytku. Tej części, którą nazywamy miejscem świętym. Podejdźmy więc z radością, ale również z nabożnym drżeniem do świecznika, aby doznać oświecenia i odrodzenia mocą Ducha Świętego. Zbliżmy się następnie do stołu, aby spożyć chleb z nieba, Chrystusa objawionego w Słowie Bożym. Udajmy się następnie przed zasłonę, aby na złotym ołtarzu zanieść przed tron Boga nasze szczere modlitwy, uwielbienia i dziękczynienia. I właśnie w Dniu Świętym Sobotnim mamy tą okazję, aby zbliżyć się do tronu Boga. I niechaj Bóg błogosławi nam nie tylko ten dzień, ale pomoże nam w tej trwałej i ciągłej łączności z Nim żyć i postępować na co dzień. Amen.